Witam, witam. Czas zagrać wojnę. Zostało 35 minut. Fatalnie się czuję. Mało co nie zaspałem, bo próbowałem właśnie się kimnąć trochę. Masakra. No dobra, muszę zrobić ataki, chociaż jestem półprzytomny. I muszę je zrobić w miarę dobrze, żebyśmy mieli szansę to wygrać, więc trzymajcie kciuki. Dobra, dziwna drużyna, ale czemu nie? Mogę tak spróbować. Pewnie będzie żółto. Chciałem iść moją trójką żółtą. Ale spróbuję tu tymi czerwonymi. Okej, mam trzy czerwone. To mi wystawi jeszcze jedno niebieskie. Jesus, właśnie sobie zepsułem ruch. Aha. Kurde, muszę liczyć na farta teraz. Dobra, zróbmy tak. Czerwony wejdzie, jest git. Teraz tylko kogo chcę blokować. Niebieskie będę miał, więc Capri może nie być dużym problemem. I chyba bym wolał zablokować Malin. Więc już wiem, że Ursena mi się tu nie przyda. Zielony diament jest spoko, ale prawda jest taka, że nic mi nie da. Z tego względu, że mogę odpalić Ariel. Dobra, chcę, żeby Kepri mnie uderzył. Dobra. Czerwony zdejmą na dachę. To chyba starczy na Capri. To mogę obojętnie kogo wybić tu. Porobione. Dobra, tu jak nigdy snajperami. Ach, ale jest Skadi do kumulacji. Kiri, Kiri, Kiril. Gdzie ty jesteś? Kurde, no Jezu, nieprzytomny jestem. Dobra. Lecimy. Niestety tam sporo jest kleryków. Dwóch, jeden i dwóch mnichów. Będzie problem z Rejni, właśnie o tym pomyślałem. Chcę niebieskie. Dobra, zacznę na razie tak. Jedno niebieskie. Drugie niebieskie. I trzecie niebieskie. Fiolet
Fioletów nie ma, żółtych trochę też jak na lekarstwo, ale chyba zdążę. Dobra, teraz wypadałoby grać z dala od Berry, żeby nie weszły kolejne miniony. I nie bardzo mogę przez profesor grać, dobra. Jezus, wszystko czerwone. Dawać fiolet. No, zobaczymy, jak mocno i sarnia walnie. Całkiem nieźle. Ok, jest fiolet. Z tym, że nie da się teraz zatruwać. Ile? 55. Dobra, żółtymi chyba ją zdejmę. Aj, osłabiony atak. Git. Porobione. Dobra, może być ciekawie. Rozbijam sobie trochę drużynę trzech królestw, ale wezmę tam innego Liu Beja. Wszystko jest, tylko nie to, co potrzeba. Jezu, naprawdę nie mam dzisiaj siły aż tak kombinować z klockami. Dobra, i będzie żółty na środek. Czekajcie, czy ja mam dwa zielone teraz? Nie wiem, zróbmy tak na razie. Ok, są trzy zielone. Ale muszę chyba iść po żółty na początek. Dobra, nie ładujcie go. I w teorii mógłbym dać im bić przez kontrę, ale chyba nie chcę. No, teraz ona jak nie walnie, to zaboli. Ale tu gram już trochę tak, że chcę jak najszybciej to skończyć.
Bo jest przewaga, czy tam wygram ze wszystkimi postaciami, czy z trzema, to wsioryba. Sorry, mało dzisiaj gadam w trakcie walk, ale tak jak mówię, no czuję się fatalnie. Dobra, kwazir blokujący podbicia. Zobaczymy. Powinienem pewnie tu zabrać Malosiego. Ale co tam? Cztery. Dajcie jeszcze żółty. Czy wiecie, co to znaczy? Dajcie żółty. To znaczy tyle, ale dajecie go za późno. Nie w kwazira. I nie w cało, to moja jedyna dezaktywacja. Dobra, która strona jest groźniejsza? Obojętnie, bo je dezaktywuję. To na którą będę miał klocki? Też obojętne. To zdejmijmy tą bijącą. Dobra, wszystko jest dezaktywowane, więc wsioryba. Dobra, ładujemy zielonych. Porobione. No dobra, tu będą ważne fiolety na start. Boję się, że mogę przestrzelić ten atak. Ale mam mało czasu. Dobra, potrzebuję 6 żółtych. Mam 3 na kilka sposobów, tylko który będzie najlepszy. I czy opłaca mi się tu pompować profesor? Dobra, tak. Tak. Tu będzie pierwszy i jest szansa dostać drugi po prawej. Nie ma go. To potrzebuję teraz, chociaż jeszcze jest szansa. Ale nie wiem, czy nie potrzebuję teraz bardziej. Kurde, nie zdążę z niebieskimi. Dobra, tu jest szansa dostać żółte. Nawet z fioletem. Kurde, jak złożę z fioletem, to mogę odpalić Ludwika. A może i nie. Dobra. Zaryzykuję. Git. Dobra, tu będą żółte kolejne. Zapomniałem o tym zasranym piasku, będzie mnie teraz wykańczał. No, Ludwik idzie spać. Oczywiście za wcześnie użyłem. Powinienem po profesor.
Ale okej, okay, i tak będzie gotowy. O, jednak nie. Dobra, starczy. Starczyło na nią, a została jedna. Porobione. Dobra, nie mam dużo czasu, więc lecimy już w ten sposób. Trochę chyba słaba drużyna. Czekaj, ty mi tu nie pasujesz. Ale za bardzo nie mam na ciebie pomysłu. No dobra, chyba musi tak zostać. Ewentualnie... Nie, okej. Okay. Lecimy. 2 minuty do końca. O Jezus, nasi się odbijają. Zielony diament. No zajebiście, ale to długo nie potrzebuję. Niebieskie 3 klocki. Potrzebuję 7. A żółtych 1 łączenie. Dobra, idźmy po zielony diament. Zobaczymy, co nam przyniesie. Nic. Okej, są żółte. Tylko w głupi sposób. Potrzebuję 1 niebieskiego klocka. A właściwie to nie potrzebuję. A, tylko że Quintin źle stoi w tym momencie. Dobra, będzie niebieski dla Quintina, ale jakby to mnie aż tak nie urządza w tym momencie. Te żółte urządzają mnie dużo bardziej. Dobra, czy Finlay już zejdzie? Tak. Czy Devana już zejdzie? Tak. Czy uda się nałożyć efekt? Tak. To mamy wygraną. Porobione. A, odrobienie. Boże, masakra. Musicie przedłużać. Porobione. No dobra, wojna chyba się już skończyła. Uff, Jesus, wygraliśmy. A, i jakiś ciul zostawił atak, no Boże.
No dobra, jednak nikt nie zostawił ataku. A jak ja skończyłem, to jeszcze ktoś bił. Więc wygraliśmy dosłownie o jeden atak. Końcówka. Jesus, cieszę się, że zagrałem na 6-0. Była ciężka. A drugie miejsce w sojuszu, czyli Total. Gratulacje. A miałeś trochę bardziej punktowanych. A Maestro, nie wiem, może też na 6-0. Także. Dziesiątka niby wyrównana, ale góra dla nas. Dół. Nadal dużo niebieskiego, więc nadal jest nad czym pracować. Okej, ale ta wojna otwiera nam skrzynkę. O, super. Pierścienie Tabard. No to już wiem, co ja dostanę. Rękawice i gniot. Twarde drewno. Zajebiście. Przyda się na dorabianie toporów na event. Mała i średnia kulka nie rokują dobrze przed wojną. Sorry, przed skrzynią. Futerał, żebym sobie ukryte ostrze wsadził. Zajebiście. Naprawdę? To jest skrzynia? Jaja. Druga skrzynia po prostu totalnej porażki. Właściwie druga. Chyba jedną tylko miałem dobrą do tej pory, od kiedy weszły zmiany. Masakra. No nic, dajcie znać, jak wam poszły wojny. Trzymajcie się. Do zobaczenia.